Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. In der heutigen Sendung machen wir uns auf den Weg nach Przewoz. Dort besuchen wir Ginter Rybosz, der sich nach der Familientradition mit der Fischerei beschäftigt. Sein Sternzeichen ist Fische. Sein Lieblingsgericht? Fische. Sein Name ist auch mit Fischen verbunden. Ginter Franciszek Rybosz pflegt die langjährige Familientradition und beschäftigt sich mit der Fischerei. Wir waren in Przewoz zu Besuch. Nie rozjada na rowerze. No, na rowerze to tak jest po polsku, ale ja tak po śląsku godą, na kole. Robią i ponad 60 km. Oglądam okolicy, zatrzymuję się. Lunetką oglądam, nie? Widzę tam jakieś sarny, jakieś tam bażant leci. No, przyjeżdżam do domu i dom se do roboty, do sieci. Te sieci można zrobić za te 10 godzin, powiedzmy, tego metra, nie? No z tym, że jest na przerwa, na śniadanie, na obiad, odpoczynek też, na kawę i tak dalej, bo 10 godzin żadnie wysiedzi przy temu, to jest bardzo cierpliwa robota, trzeba mieć dużo cierpliwości przy temu. No pomyłki raczej nie idzie robić, chyba węzełek się trochę źle zawiąże, trzeba go zaś odpruć i na nowo zawiązać. Zrobiłem taką sieć już jedną, też miała 4,5 metra głębokości na 42 metry długa. To wyszło 175 tysięcy oczek. To trzeba było wszystko ręcznie robić. Wszystko ręką zaciągać, każde jedyne oczko. To wciągnie człowieka do tego. Jak spróbuję, że mu wychodzi, o już zrobił pół metra sieci, metr. To jest takie hobby moje, to jest już tak chyba we krwi, albo coś, to przychodzi z pokolenia na pokolenie, to tak. To mnie ciągnie do tego, no. To mi się nie mierznie, bo już wnuk mi powiedział, o papa, no, ty masz taką cierpliwość, ja bych tego nie poradził robić, ja bych wolał inną jakąś ciężką robotę, to trzeba dużo cierpliwości. Wyglądał na to, że prawdopodobnie jestem jedynym człowiekiem w Polsce, że takie rzeczy wykonuję ręcznie. W zeszłym roku mnie wnuk dał do internetu i przychodziły zapytania i zamówienia prawie, że z całej Polski. Po miesiącu ja powiedział, wyłącz to, bo było tak, że była 10 godzina wieczorem, ludzie mnie z łóżka wyciągali, zamówienia mi jeszcze, ten jeszcze chciał, ten tam jeszcze to i musiałem z tym skończyć, no bo ja bym musiał we dnie w nocy robić, żeby, a taką ręczną robota to nie jest maszyna, nie? Mój dziadek przed wojną dzierżawił ta odra, to przechodziło z pokolenia na pokolenie, od Koźla do Raciborza i rybarzyli na tej odrze, nie? Mieli łódki, mieli 6 łódek do łowienia ryb, 5 łódek, a jedna mieli do przewożenia ludzi, nie? No i później w 1933 roku, jak ojciec się ożenił, odebrał to po moim dziadku, to rybołówstwo i w Koźlu, w starostwie płacili, tak, mieli taką kartę, płacili czynsz raz do roku, że mogli te ryby łowić. No i handlowali tymi rybami, ojciec z bratem jeździli na rowerach co czwartek, po okolicznych tych karczmach, nie, parafie, te farąże co były, nie, i tam wszystkie te różne gospodarze większe. Oprócz tej dzierżawy Odry to mieli i brzegi Odry, co były wiklina, dzierżawieli, nie, wycinali to, co roku musiało być wycięty, no i była różna wiklina, była żółtą, czerwoną, gorzką wiklina. To były takie długie, cienkie wikliny, nie te gorzkie, były twardsze, ale mocne bardzo. I przez cały okrągły rok robili te koszyki też.
po tym jak wiklina wyschła, w odrze, moczu, no nieraz w gnojówce też moczu, bo gnojówka to tak. Mogła być wiklina przez cały okrągły rok i dłużej w tej gnojówce, to ona się nie łamała. A we wodzie to mogła być tylko 3 dni i musiała być wyjęta, wyrobiona i na nowo moczyć, bo jak nie to się łamała, nie to była taka zaleta przy temu. I ja to po ojcu odebrał, nie? Też te koszyki, jak mi było 16 lat, to się nauczył też te koszyki robić, bo mnie to interesowało też. Ojciec robił te łódki potem już po wojnie, bo to wszystko zostało poniszczone też, pokradzione, no popłynęły za wodą. Robił łódka, jedna to mu pomógł robić, jak się już uczył za tego stalarza, to mu pomógł, to się przyjrzał, jak się to robi, nie? I potem 20 lat temu to my z ojcem ostatnią łódkę sami zrobili już, kompletną. No i teraz jak tak sobie pomyślał, no muszę też jakąś łódkę zrobić, nie? Jak też pokazać synowi, wnukowi, jak się łódka robi. To jest tak, człowiek musi stale o czymś tak myśleć, zawsze coś nowego, ruszać się trzeba, tak siedzieć i powiedzieć, czekać na ta śmierć, bo coś ona sama przyjdzie, zawsze ojciec zgodą. No bo mój ojciec żył ponad 90 lat, no a jak zdrowie na razie dopisuje, to się ruszam, nie? Günter Rybosch wünscht sich, dass die Tradition durch seinen Sohn und den Enkel weiter gepflegt wird. Und das ist so gut wie sicher, denn ihnen wird schon das Handwerk beigebracht. Und ich sage schon Tschüss und auf Wiedersehen.